Zadanie. Oblicz pole całkowite ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 8 cm i krawędzi bocznej 12 cm. Rysunek do zadania już mamy. Na samym początku zauważamy, że skoro jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny, więc w podstawie mamy trójkąt równoboczny, czyli 8, 8, 8, wszystkie krawędzie w podstawie. Więc napiszmy wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. No i tutaj zamiast a wstawiamy ósemkę, więc mamy 8 kwadrat pierwiastek z 3 na 4. 8 podnosimy do kwadratu, 64 pierwiastek z 3 na 4. 64 na 4 to 16, 16 pierwiastek z 3. Mamy już pole podstawy. Teraz trzeba obliczyć pole ściany bocznej. Tutaj mamy ściankę i mamy trzy takie same ścianki do pola bocznego. Więc może narysujmy tutaj wysokość, bo będzie nam potrzebna, oraz wyciągnijmy tę ściankę tutaj na zewnątrz, żeby lepiej wytłumaczyć. No i co my mamy? Tutaj mamy krawędzie po 12, to są krawędzie boczne. Tutaj w podstawie mamy ósemeczkę, ale przecież wysokość, czerwona wysokość podzieliła nam tę ósemeczkę na dwie czwóreczki. No i z prawej strony mamy tutaj już twierdzenie Pitagorasa, prawda? Mamy trójkąt prostokątny, więc podnosimy boki do kwadratu. Przy kącie prostym te boki z kwadratami dodajemy, czyli h kwadrat dodać 4 kwadrat równa się 12 do kwadratu. No i 4 i 12 podniesiemy do kwadratu. H kwadrat dodać 16 równa się 144. OK. No i teraz tak, h kwadrat przepisujemy. 16 zmienia nam stronę, zmienia znak. Więc 144 minus 16 to 128. Jak mamy tutaj kwadrat, więc trzeba teraz ten kwadrat zamienić na pierwiastek liczby, która jest z drugiej strony. Czyli h równa się pierwiastek ze 128. No a możemy tutaj sporo wyłączyć przedznak pierwiastka, więc rozkładamy 128 przez tak zwaną kreskę. 128 dzielimy na 2, 64. Podzielić na 2, 32. Podzielić na 2, 16, 16 podzielić na 2 to 8, 8 podzielić na 2 to 4, 4 podzielić na 2 to 2, 2 na 2 dzielimy jeszcze i wszystko skończyło się jedynką. No i te dwójki po wymnożeniu dałyby ci liczbę 128. 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 4 to jest właśnie dwójeczka, już spierwiastkowana liczba, wyłączona przed znak pierwiastka. Tutaj ta parka dwójek daje ci po wyłączeniu dwójkę i tu podobnie. I te liczby sparowane, 2, 2, 2, 3 dwójki, wymnażamy. 2 razy 2 razy 2 to będzie 8, 8 pierwiastek z 2. To jest ta liczba pod pierwiastkiem bez parki. Dobrze. No mamy już wszystko do obliczenia pola ściany. Jedna druga możemy przepisać. A to jest podstawa 8. H przed momentem wyliczyłem. Połowa ósemki to 4 razy 8 pierwiastek z 2. 4 razy 8, 32 pierwiastek z 2. Mamy już pole ściany, pole podstawy. Przejdźmy już do pola całkowitego. Pole podstawy mamy tutaj. To jest pole trójkąta równobocznego. 16 pierwiastek z 3. Pole boczne nie będę liczył oddzielnie. Po prostu widzę przecież, że mamy trzy takie trójkąty. Więc o tę oto wartość wymnażam przez 3. 3 razy 32 pierwiastek z 2. 16 pierwiastek z 3 przepisuję. Tutaj wymnażam 96 pierwiastek z 2. No i przyszedł czas na odpowiedź. Pole całkowite ostrosłupa wynosi 16 pierwiastek z 3 dodać 96 pierwiastek z 2 cm
kwadratowych. W odpowiedzi warto dopisać jednostkę.